Adwent. Szczególny czas roku kościelnego. Każdy z nas przygotowuje się, wycisza swoją duszę, a otwiera ją na Słowo Boże. Adwent jest przygotowaniem na spotkanie. Pan naprawdę jest blisko, zbliża się, co podpowie święty Paweł. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światłości. Owa zbroja może być postanowieniem adwentowym. Nie zrobiłeś jeszcze postanowienia adwentowego? Mam propozycję. Za wszelką cenę chciej przygotować się na Boże Narodzenie. A jak to zrobić? Zanim będziemy wspominać tajemnicę wcielenia, gdzie Słowo stało się ciałem, Bóg najpierw uświadamia ci, że każdego dnia do ciebie mówi. I nie tylko w Adwencie, każdego dnia, ale przez Adwent szczególnie. A słuchając Boga, przygotuj się na Jego przyjście. Co mówi Bóg przez czas Adwentu, przygotowania na przyjście Jezusa? Po pierwsze, potrzebujesz Boga. Potrzebujesz modlitwy, relacji z Jezusem. Niewystarczające jest wysłuchanie czytań i basta. To nie wystarczy. W tym Słowie przemawia do ciebie Bóg. Zatem nie tylko słuchaj Boga, ale Go wysłuchaj, ale się też wsłuchaj w to, co ma ci do powiedzenia. I w Adwencie właśnie ucz się żyć Ewangelią. Zastanów się w ciągu dnia, jak na twoim miejscu co na twoim miejscu zrobiłby Jezus i jakby postąpił. Albo który fragment z Ewangelii właśnie odpowiada twojemu momentowi życia. Jak nauczysz się w Adwencie przeżywać swoje życie w duchu Ewangelii, to wejdzie ci to wszystko w krew. I stale będziesz blisko Boga, który mówi do ciebie, żebyś znowu mógł przygotować się na Jego przyjście. Wsłuchaj się w Jego przekaz do ciebie. A co ten nasz Bóg chce dzisiaj do ciebie powiedzieć? Co do ciebie mówi? Jezus jest ci potrzebny. Jezus jest wyczekiwany. Jezus jest zapowiedziany, bo Jezus jest Mesjaszem. O tym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. A co mówi prorok Izajasz? Zanim jednak odpowiemy na pytanie, przypomnijmy, że Stary Testament był nacechowany powtórnym przyjściem Pana. Oni wyczekiwali Jego przyjścia. Żydzi do dzisiejszego czasu czekają, ponieważ nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza. A skąd nam, chrześcijanom, wiadomo, że to właśnie ten Jezus był Mesjaszem, że 2000 lat temu Mesjasz się pojawił? I skąd wiadomo dzisiaj, że w Adwencie mamy właśnie Jego wyczekiwać, jak kiedyś ci, którzy czekali, spotkali Jezusa i stali się chrześcijanami, usłyszeli o Nim i Mu uwierzyli? Izajasz mówi, że Mesjasz będzie z pnia Jessego. Innymi słowy, chodzi o to, że będzie potomkiem Jessego, który był ojcem Dawida. A przecież wiemy, że Chrystus był potomkiem Dawida, którego ojciec był Jesse. Więc zgadza się przepowiednia. Izajasz mówi, że Mesjasz będzie wypełniony duchem prorockim. Chrystus wypełniał i dalej jest prorokiem, więc proroctwo się zgadza. Izajasz mówi, że Mesjasz sprawi wśród ludzi ziemski odblask świętości Jahwe, Boga. A Chrystus? Przecież w sakramencie chrztu świętego oczyszcza nas z grzechu pierworodnego. W każdym sakramencie pokuty i pojednania stajemy się święci. Przepowiednia się zgadza.
Izajasz mówi, że Mesjasz będzie znakiem narodów, a Chrystus przecież jest naszym znakiem, znakiem chrześcijan, Kościoła. Przepowiednia się zgadza. Pan Jezus jest Mesjaszem wyczekiwanym już od Starego Testamentu. To właśnie Jego przyjścia, wspominamy tak świątecznie co roku. Ale po co tak w kółko i w kółko przypominać właśnie to przyjście Pana Jezusa? Czy raczej nie wystarczyłoby, żeby raz w życiu takie święto odbyć i tyle? Adwent to przecież czas przygotowania i wspominania. Masz się stawać coraz bardziej świętym, coraz bardziej gotowy na życie wieczne tutaj na ziemi. Bo świętość to nie jest stan, który osiągniemy tylko i wyłącznie tam w niebie, po czyśćcu. Już tutaj można być świętym. A skąd o tym wiemy? Przecież mamy przykłady. Każdy z nas zna Jana Pawła II. On już za życia był święty. Siostra Faustyna, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszku, Stefan kardynał Wyszyński. Oni wszyscy za życia byli już blisko Boga. I oni są takim światłem tutaj na świecie, że można być świętym, że można przygotowywać się na przyjście Pana. Bo dlaczego mamy się przygotowywać? Pan Jezus przez każdy Adwent, przez każde święta Bożego Narodzenia, w tej perspektywie właśnie Jego przyjścia, tajemnicy wcielenia, gdzie Słowo stało się ciałem, gdzie Bóg Ojciec posyła swojego Syna, żebyśmy mogli przygotować się na świętość. Pan Bóg jakby chce nas oswoić, w dużym cudzysłowie wziąć, trzeba to wziąć. Oswoić do tego, abyśmy nauczyli się żyć, myśleć tak, jak będziemy żyli i myśleli w niebie. Na pewno przeciwieństwem jest grzech. Dlatego myślę, że każdy z nas zgodzi się, że na chwilę obecną musimy się jeszcze wiele nauczyć. I w tym miejscu przechodzimy do drugiego czytania. Listu Pawła do Rzymian. Tak jak Bóg niegdyś zapowiadał, że przyjdzie Mesjasz, tak również dzisiaj są dla nas te słowa. Przez nie mówi do ciebie Bóg. Przyjdzie Mesjasz, przyjdzie do ciebie Jezus. A tym Mesjaszem jest Chrystus. A kim On dla ciebie jest? Jezus, którego potrzebujesz, mówi do ciebie dla twojego pouczenia, dla twojej świętości. Zobacz. Jezusowi naprawdę zależy na tym, abyś osiągnął życie wieczne. Jezus chce cię uczyć, przygotować do życia w niebie. Oznacza to, że tak jak teraz jesteśmy niekoniecznie gotowi, to Jezus jednak nas poucza, bo pouczenie Jezusa ma nas przygotować na życie wieczne. Zatem ucz się świętości, tak jak mówił po prostu święty Paweł. W cierpliwości, pocieszeniu i w nadziei. Cierpliwość ci się po prostu przyda. Bo kiedyś uda ci się myśleć i żyć w świętości. Pocieszenie, umocnienie na tej drodze daje ci właśnie sam Jezus, którego potrzebujesz. Bo pociecha płynie z Jego słów. A w Księdze Masochabejskiej znalazłem takie słowa. Pociechę bowiem swoją mamy w księgach świętych, które są w naszych rękach. To ze Słowa Bożego, przez które Pan Bóg do ciebie mówi, płynie nadzieja, płynie pocieszenie, która zrealizuje się w niebie. Tam będzie jej meta. A przecież nieba każdy z nas pragnie. I jest do tego świętego miejsca każdy z nas tutaj zaproszony. Przez Jezusa, przez naszego Boga, bo Jemu na tobie zależy. On chce twojego zbawienia. I tu wszystkie treści, które zostały już powiedziane,
zbiegają się w dzisiejszej Ewangelii. Tym zwieńczeniem są słowa Jana Chrzciciela: nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Boże. A to zawołanie przypomina, co już właśnie usłyszeliśmy. Nawrócić się to inaczej przygotować na Boże Narodzenie. Postępując w świętości, będąc coraz bliżej Boga, w taki sposób przygotujesz się na życie wieczne, które jest blisko. Jan Chrzciciel, tak jak Izajasz i święty Paweł, zapowiada przyjście Pana Jezusa. Jezus jest mocniejszy od Jana, jest godniejszy. I to w taki sposób, że nie jest mu godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Jan Chrzciciel Panu Jezusowi: tak wielki jest nasz Pan Jezus, bo nasz Pan Jezus jest Bogiem, Mesjaszem, którego każdy z nas oczekuje i potrzebuje. Więc dla Niego prostuj ścieżki swojego życia, bo to On Cię pokochał, On za Ciebie umarł i to On zaprasza Cię do nieba. Jemu na Tobie zależy. I taki jest nasz Bóg, którego przyjścia wyczekujemy w Adwencie.